sam. Trzej królowie, chcę cię widzieć, dziecię. Ona w łonie nie ma tronu i Bela nie cieszy, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchu nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, kto wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości? Każą nam kapłani, damy dar troisty. Modły, pracę niosąc w dani i żal serca czysty. To kadzidło mirę złoto, niech się Jezu szczerze. Co co dajemy ci z ochotą?
Kazał mi rezaby, kadźmo z Arabem, słowa od Mogoła, tańka króla. Do pana, pani na kolana, złożyli korony na ukłony i oddali dary, a Józef stary zadziwił bez miary z tej ofiary. Józef powie, dość królowie, na tym złocie przy obłocie, gdzieś na oczkach wskazuje rączkami i wiele przyjmuje, nie brakuje. Od nas duszpasterzy, niech będzie ikona świętego Tomasza. Hagios Tomas wykonana w Grecji, ikona świętego Tomasza. Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswoił. A drodzy turyści przyszli pod tę szepkę wodą, dobro, Chrystus nam się. Pana Jezuska, przyjęcie życzenia od wszystkich od Kaczka, Melchiora i Baltazara. Boże Narodzenie świętej miłości. Bóg kocha nas ludzi i dlatego podarował nam ten święty czas. By światło życia w człowieku istniało i z duszy jego szczęście tryskało, potrzebna jest miłość. Obdarzaj miłością codziennie tego, od którego oczekujesz tego samego. Szanowny Panie Pośle, czcigodni
księża, pani przewodnicząca Rady Miejskiej, drodzy państwo zebrani tutaj na Brzeskim Rynku. Bardzo cieszę się, że spotykamy się tak szybko po tym poświęceniu szopki i odpaleniu choinki, które odbyło się przed świętami. Teraz obchodzimy Trzech Króli i tak liczna obecność tutaj bardzo cieszy. Cieszy to, że wszyscy z naszych sołectw, z naszych osiedli, ale i goście z zewnątrz przybyli, aby pokłonić się naszemu Jezuskowi, no i uczestniczyć w poświęceniu Trzech Króli zapowiadanych, bo obiecaliśmy, że oni dotrą. Moi drodzy, na ten nowy rok dla wszystkich was serdeczne pozdrowienia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności dla waszych rodzin. Oby wszystko się jak najpiękniej układało, a ta pandemia, która troszeczkę nam jeszcze dokucza, szybko przeminęła. Dziękuję bardzo naszej orkiestrze miejskiej pod batutą pana Wiesława Pormisza, która prowadziła ten nasz piękny orszak. Bardzo dziękuję wszystkim królom, którzy przygotowali tutaj te kwestie wypowiedziane troszeczkę wcześniej. No i oczywiście za chwileczkę po zabraniu głosu przez naszych dostojnych i czcigodnych gości będziemy nagradzać słodyczami i drobnymi upominkami tych, którzy dzisiaj przyszli na orszak w najpiękniejszych strojach, a jest ich całe mnóstwo. Niektórzy się między wami tak troszkę skryli, bo są póki co niższego wzrostu, ale myślę, że z roku na rok będą coraz bardziej widoczni. Po to jest ten też podest, żeby ich tutaj za chwileczkę pięknie wyeksponować. Wszystkiego dobrego na ten czas nowego roku i oczywiście zapraszamy do zabrania głosu naszych gości. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, dla mnie to już tradycja być w Brzesku na Marszu Trzech Króli. Byliśmy 2 lata temu. Mam nadzieję, że ten rok przerwy i stęsknienie, które jest jeszcze większe, wpływa na to, że jest nas tak dużo. Dobrze, że są w tym naszym skomplikowanym świecie takie momenty, które nas łączą, gdzie możemy pójść niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, pójść razem, uśmiechnięci, w określonym celu oddania hołdu, tradycji, wierze i kulturze, z której wyrastamy. Za to bardzo dziękuję. I cieszę się ogromnie, że tak jak wspominał na wstępie mszy świętej ksiądz proboszcz, też mogłbym się przyczynić do tego, że ten dzień jest wolny od pracy, że to jest święto, święto, które możemy przez cały dzień świętować, bo już od ponad 10 lat, a wtedy my akurat współrządziliśmy i miałem okazję też współdziałać przy przyjęciu tej ustawy. Wam wszystkim wszystkiego co dobre, przede wszystkim zdrowia, uśmiechu, radości, miłości, takiego poczucia, że wszystko co dobre przed nami. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci, szczęśliwi. Dobrego świętowania. Bardzo. Dziękujemy. Bardzo prosimy przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Maria Kądziołka. Szanowni państwo, w imieniu radnych Rady Miejskiej chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia na ten nowy rok 2022. Narodził się Jezusek. W każdym dobrym słowie, w każdym dobrym czynie, niech będzie z nami przez cały ten nadchodzący 2022 rok. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Ksiądz proboszcz Wojciech Wermer. Moi kochani, uroczystość Trzech Króli jest takim dniem, kiedy wspominamy hołd złożony Panu Jezusowi przez świat pogański. My też kiedyś byliśmy poganami. Od chrztu Polski w 966 roku możemy oddawać cześć Jezusowi jako Zbawicielowi świata. I za każdym razem, kiedy człowiek dzieli się dobrym słowem, uśmiechem, życzliwością, za każdym razem, kiedy Jezus objawia się w naszym życiu. I z całego serca życzę, aby takie objawienie Jezusa z Jego dobrocią i miłością każdego dnia dokonywało się w waszych rodzinach, w waszych wspólnotach, w
w naszym mieście i w naszej ojczyźnie. Niech Boże Dziecię nam błogosławi. Szczęść Boże. Ksiądz prałat Józef Drabik. Trzej królowie, kiedy przybyli do Betlejem i oddali pokłon Panu Jezusowi, Ewangelia mówi, że wrócili do siebie inną drogą. Tak, rzeczywiście, po spotkaniu z Jezusem trzeba wracać już inną drogą. Trzeba być innym człowiekiem. I tego nas uczy betlejemska szopka, i tego nas uczą mędrcy ze wschodu. Po spotkaniu z Jezusem bądźmy inni, jak dzisiaj królowie, przemienieni, dobrzy i dużo lepsi. Amen. Dziękujemy. Poczekajmy, tak jak Pan Kormuś mówił po troje, bo każdy z Was chce być uwiecznione na zdjęciu. Przybierzeli do Betlejem pasterze, po troje, trzy to jest takie między 2 a 4. Dzieciąteczku na liże, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Statusiowie na wysokości, dziękujemy, gratulujemy, zapraszamy, jest nas bardzo dużo. Proszę Państwa, te upominki i słodycze ufundował budżetka Pan Tomasz Łatowa. Może się tak zdarzyć, że tych upominków zdarzy, bo jest bardzo dużo, ale pokażcie się, poczekajcie, zaraz wszyscy wejdą, będą mogli je w następnym tygodniu pokazać, będziemy o tym dokładnie informować na stronie, oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego i innych mediach społecznościowych współpracujących z Urzędem Miejskim. Trochę nam się to wszystko wymyka pod kontroli, ta spontaniczność może nas tylko jednak cieszyć. W tej chwili Pan Burmistrz przejął również funkcję. Dobrze. Dobrze.